Bo ja mam żółwia w ogóle. Tak? Mój żółw ma 18 lat, jest kochany. Ten żółw jest całkiem dobry. Piosenka niedługa, niedługa, niedługa. Co mam zaśpiewać kapeczku? Jeszcze raz. Zaczęliśmy pracę nad solową płytą Kasi, więc wzięliśmy dobrego producenta z Polski, żeby rozkminił. Streszczenie. Wystarczy streszczenie. Wystarczy streszczenie. Jest już wieczór. Potrzebowałem dnia takiego, żeby nic nie robić. Cały dzień spędziłem w pozycji leżącej. Ostatnio często mi się to zdarza. Przez ostatnich parę tygodni zrobiłem tyle rzeczy, w sensie projektów, że trochę mi się w głowie pierdoli od tego wszystkiego. W ciągu 2 tygodni opublikowałem dość zaawansowany technologicznie film reklamowy dla Orange. Zrobiliśmy film z Okinawy, który Kasia nakręciła, ja wyprodukowałem. Opublikowałem smutny mini dokument o lesie samobójców oraz zrobiłem Zapytaj Beczkę. To wszystko było w ciągu 2 tygodni. Jeszcze jakby tego było mało, to oczywiście codziennie vlogowałem przez cały ten czas, więc 14 odcinków jeszcze do tego jest. I przez cały ten czas wymyśliłem sobie jeszcze, że będę biegać co drugi dzień i wybiegałem od początku miesiąca prawie 100 km i codziennie jeszcze do tego robię 100 pompek. Więc generalnie ja pierdolę, nie mogę już. Odpoczynek. Od dzisiaj odpoczywam. Dlatego też dzisiaj nic nie kręciłem, bo uznałem, że chcę sobie leżeć i nie chcę kręcić o tym, że leżę i tego, że leżę, bo to jest moje leżenie. No ale umówiłem się na wieczór, więc wejdziemy sobie na Sindziuku i zobaczymy coś innego. Dzisiaj tak w innej może konwencji troszkę kręcę, bo wezmę sobie taki fajny obiektyw, 50. Nie, to jest 35 mm. Wezmę sobie fajny obiektyw, 35 mm z tym brzdącem takim fajnym. Będzie rozkręcony, zobaczycie. Na początek spotkam się z polskim producentem muzycznym, który jest teraz w Tokio i nasze odpowiednie społeczności od pewnego czasu bardzo nas wpychały sobie nawzajem w ramiona. W sensie ludzie do mnie pisali spotkaj się z nim i do niego pisali spotkaj się ze mną. W sensie z nim. Cześć. Ja mieszkam dokładnie w tym budynku. Spotkaliśmy się, ze mną Marcin, Puff Beats. Dzień dobry. Jedziemy na Shinjuku jeść. To jest Kabukicho, to już dobrze wiecie, bo tutaj czasem przychodzę. Ta okolica w ogóle parę lat temu była dużo mroczniejsza niż teraz jest. Teraz jest bardzo taka familijna się zrobiła. Kiedyś tak było, że aż się tutaj trochę bałem, tak prawie że się bałem kręcić po nocy, bo że komuś się może nie spodobać, a teraz już to w ogóle nie ma problemu, dzieci tu biegają prawie że. O. Między wskazówkami, między wierszami, spróbujmy zmieścić się. Godzina 22, takie coś się dzieje na ulicy. Przechodnie z parasolami słuchają sobie muzyczki. Bardzo mi imponuje. Jest spoko impreza. No. Ten śpiący koleś jest fajny. No, ten śpiący koleś jest live streamowany w telewizji. Naszej wesołej gromadki dołączyła Kasia, znana wszystkim, oraz jej kolega Kurt. Zabawna rzecz, kiedy przyjeżdżamy w te okolice, naszą ulubioną rzeczą
jest pójść do delikatesów miejscowych, bo to jest najlepszy sklep delikatesy, kupić salami i ser i siedzieć i jeść salami i ser. Znakomita rozrywka w Tokio, polecam. Another thing that pissed me off in Brazil is pętla siebie zapętlam, pętla siebie zapętlam, jak najlepszy sezon od nowa. Niebo to limit w kilka minut. Pływanie w pław, gdy żar stół mikrofal, ziarnem i szumem, którędy nie umiem. Chcę zapętlić ten moment, zatrzymać nie mogę, jak w bloku psa. Pętlę siebie zapętlam. I'm ruining you. No, that's good, I'm filming you. Klasyczna tokijska miejscówka, ale chyba jej nigdy na vlogu nie pokazywałem. Bardzo znane miejsce, bardzo ważne miejsce. Obowiązkowe dla wszystkich, którzy przyjeżdżają do Tokio w odwiedziny. Z częścią z was, którzy to oglądają, prawdopodobnie byłem tutaj. Bo to jest taka klasyka, którą się pokazuje ludziom, którzy przyjeżdżają do Tokio. Ale poza tym jest tutaj naprawdę fajnie. Kilkaset knajp na bardzo małej przestrzeni. Takich knajp po 3-4 miejsca siedzących. Chciałbym wam odwiedzić te okolice Golden Gate, również z tego względu, że mówi się, że ona może już nie istnieć zbyt długo, bo to jest dużo takich oldschoolowych bardzo knajp, dużo starych miejsc z takimi właścicielami, którzy tu prowadzą te knajpy od 50 lat. Tak się mówi, że przed Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio, które będą za 5 lat, to miejsce może trochę zniknąć z mapy. Parę miesięcy temu, ze 3 miesiące temu był tu pożar, gdzie spaliło się ileś tych knajp i tak się mówi, że może nie był taki do końca wypadek i tak dalej, więc cieszmy się z Golden Gate, póki istnieje. Powiem wam w ogóle ciekawostkę taką. Ten bar, Rocket, to jest bar, gdzie w sumie poznaliśmy się z Kasią, w tym sensie, że wcześniej się znaliśmy, ale się kompletnie nie lubiliśmy. Natomiast Marcin nas wystawił, bo mieliśmy wyjść na picie w 3 osoby, a wyszło, że Marcin się umówił z kimś tam i musimy iść sami i strasznie się nie lubiliśmy, więc to był dramat. I przyszliśmy tutaj i... no i oto jesteśmy. Trafiliśmy na pokaz Magika, przebrany za piraci z Karaibów. Marcin mierzy się z poważnym wyzwaniem zagrania Andrea Bocelli Conte Partiro na gitarze. To jest piosenka dla 5-letnich dzieci na pianinie. Nie, to jest... nie, to jest dla dorosłych. To jest na drugim roku kompozycji jazzowej. Jeszcze raz. Tam było glissando, proszę ja siebie. Are you not doing anything?
Także mam taki plan, żeby teraz vlogi stały się przez jakiś czas takie bardziej zrelaksowane. Nie zamierzam tyle pracować, nie zamierzam tyle robić. Mam nadzieję, że zrelaksujecie się razem ze mną. Także dzisiaj mam wakacje i wychodzę jak człowiek nad ranem od kolegi z domu, bo byliśmy na imprezie i było fajnie i tak dalej. Więc to jest życie. Polecam życie.